W czwartym spotkaniu Mistrzostwo Piątej Ligi rezerwy energii podejmowały w własnej hali luksuskowale. Mimo iż Kozińczycy wystąpili osłabieni brakiem Anny Rybarczyk i Tomasza Tamiały, byli zdecydowanymi faworytami. Jedną z niewiadomych były tylko rozmiary ich zwycięstwa. Zaczęło się zgodnie z planem. W mecze bez problemu wygrali Kozłowski, Hołń i Gołębiowski. Najbardziej zacięty pojedynek stoczył Marek Płachta z ponad trzy razy młodszym Michałem Mędrekiem, Niewątpliwie najlepszym zawodnikiem gości. Ostatecznie po pięcioseczowym pojedynku górą była młodzież. Nestor Koziński'ego ping-ponga pod spotkaniem był bardzo rozgoryczony. To nie Michał wygrał, ale ja przegrałem na Was życzenie, stwierdził krótko. Gdy blowe wyszły na remis. Kozłowski z Hołuniem bez większych problemów pokonali 3-0 Michalczewskiego i Siarę. Natomiast Gołębiowski z Płachtą po niezwykle wyrównanym pojedynku ulegli po tie-breaku duetowi Mendrek skóra. Było więc 4-2, ale w następnych pojedynkach górą byli Kozińczanie. Wszyscy wygrali swoje pojedynki, a całe spotkanie zakończyło się zasłużonym i wysokim zwycięstwem energii. 8 do 2. A w pozostałych meczach Kabaty na wyjeździe rozbiły naprzód Skórzec 10 do 0, a Kazanów w takim samym stosunku Wiskitki. Mecz returnu Piaseczno-Dwadwiczą Warszawa rozegrany zostanie w przyszłym terminie. Na czele tabeli Kabaty komplet 8 punktów. Na drugim miejscu jest Kozińska Energia 6 punktów również sześć oczek zgromadził naprzód grzybowy raj na dole zdobyczy punktowej kowala i wiskitki